Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Mam przygotowany inny program, ale musiałem zmienić kolejność. Otóż, drodzy Państwo, tak to się ujęło, że największym kabaretem, chyba na tej arenie pseudonarodowej, jest nasz kumrat, geniusz Mieczysław. Większego ciężko jest znaleźć. Otóż, okazało się, że albo dorównuje, albo i nawet przewyższa w tym kabarecie na wspaniałym Boguś Morkisz razem ze swoim partnerem Jurkiem Ziębą. Witamy Cię, Jurku, witamy Cię, Bogusie. No i oczywiście należy tutaj zaznaczyć nieprawdopodobną rolę geniusza od demokracji bezpośredniej, bezprogowej, pamiętajcie, bezprogowej, nie nadprogowej, nie bocznoprogowej, nie wstecznie progowej, tylko bezprogowej. Profesora, ja już nie wiem, ile tam tych fakultetów jest, drodzy Państwo, nie będę wymieniał, bo nie starczy czasu. Matyję Mirosława, profesora, zwyczajnego, nadzwyczajnego, podzwyczajnego. Drodzy Państwo, naprawdę, jestem pod wrażeniem tego kabaretu. I tu właśnie doszedłem do wniosku, po wczorajszym programie, bo to będzie się tyczyło właśnie tego zjawiska, że nie starczy mi czasu na inne rzeczy. Nie wykluczone to zrobić dzisiaj wieczorem, tylko zastanawiam się, czy warto jest zrobić dwa odcinki dziennie. Chodzi o to, że niejednokrotnie czasu brakuje na oglądanie. A lepiej by było, by nie przeskakiwać z pewnych tematów, tylko żeby każdy spokojnie mógł sobie to przejrzeć. No, ruszamy, drodzy Państwo, bo temat jest obszerny. Tutaj sobie wyszczególniłem minuty, a jest koło 14 punktów. No nie sposób przy tym wachlarzu, drodzy Państwo, pominąć cokolwiek. Ale powiem Wam tak, najważniejszy jest wstęp. I tutaj, drodzy Państwo, będzie taki wstęp, jak to się mówi, potrójny. Nie mogę się przestać śmiać, ale bardzo serdecznie, muszę odejść na chwilę od tematu. Bardzo serdecznie witam. Czekajcie. Boguś. No ja bym to wiesz, no to najgorsze jest to, że my byśmy musieli robić każdą audycję. Pierwsza godzina, potem dwie godziny, potem pięć godzin. W ogóle nie przestań, nawet dosto mówić to samo w kółko. Ale wiesz co, no muszę. Najlepiej, chłopaki, Wam to wychodzi. Naprawdę, z ręką na sercu. Przynajmniej człowiek ma wrażenie, że jesteście sympatyczni. Nie znając oczywiście pewnych kwestii wstecza. A tutaj, drodzy Państwo, ja to będę pokazywał dość często chyba. Piękne wejście o naszego wspaniałego Jurka Ziębę. Zwróćcie uwagę na jego kulturę. On zawsze tak podkreśla tą kulturę. Wielokrotnie, drodzy Państwo, jeszcze w tych czasach to zrobiłem w Nadolskim program na jego temat, namówiłem go w ogóle, żeby się tym zająć. No to podobnie jak Igieniu podczas 30 minut okrągło potrafił sobie zaprzeczyć jeden i drugi w tych programach. Po 30 razy. Zaraz. Mamy dobrze. Oj, skomentują. No, to pani Ania, taka Ania właśnie, ja często mówię, można być kompletnym kretynem, tylko po co to robić publicznie? No, nie zachodzi taka potrzeba. My mówimy... Nie zachodzi taka potrzeba. No. Po co... pokazywać to publicznie. Naprawdę dziękujemy Ci, Jurku Ziębą, za ten nieprawdopodobny i skromny komentarz.
Ale Jurek miał więcej takich. Na mój temat też się wypowiedział, że mnie tam coś żółtego wyskoczyło. O, i on ma tam pomysłów sporo. Myślę, że to jest związane ze sprzedażą jego suplementów. Za dużo witaminy C chyba chłopaczysko pije. No dobrze, a tutaj mamy bardzo sympatyczną rzecz, wyjątkowo sympatyczną rzecz, która nawiązuje do tej skromności. Dobrze? I bardzo dobrze. Lekko cofniemy. O. Znowu, tylko Tusk, tylko Tusk dostaje informację. No. Jakby to powiedzieć, żeby dużo nie powiedzieć. Dostaje informację z kręgów Morawieckiego. No nie mogę więcej powiedzieć, ale proszę wierzcie mi, z kręgów Morawieckiego. Gdzie tam, w kręgach Morawieckiego, czekają na Tuska. No to Jurku Ziębał, czego tam jest za dużo w tych twoich suplementach? Powiedz, że no, nie Morawieckiego, nie mogę tego powiedzieć, ale Morawieckiego i w kręgach Morawieckiego. Czego tam jest za dużo w tych suplementach? No bo nie przypuszczam, albo ty masz za dużo pracy, przemęczony jesteś, prawda? No tyle godzin. Boże kochany. Ile to już było godzin na temat demokracji bezpośredniej, bezprogowej? Ty już byś tego nie zliczył. No ale to tyle razy tłumaczyć tym kretynom. Masz rację, Jurku. Musisz się z tego wycofać. Wykończy się, chłopie. Dobrze, przechodzimy do początku. Nie będziemy sobie tutaj zbyt dużych jajstych naszych wirtuozów robić, no bo to wiecie, nie wypada przecież, no. Moment. Kto idzie nurtem profesora Mirosława Matyi, zasługuje na najwyższy szacunek. Zaraz to udowodnię. 9:30, drodzy Państwo. Musiałem posegregować. No, bo tego jest sporo, a nie potrzeba. Co robimy w tej chwili we dwóch, to robimy to dla Polski, robimy to dla narodu polskiego. Ani ty z tego żadnych korzyści finansowych nie masz przecież, ani ja też nie mam. Więc jeśli ogląda się tą scenę taką... No skąd, chłopaki, no nigdy byśmy was nie posądzili, tylko dla Polski to robicie, a to, że chcecie to robić ze wszystkimi, to nieważne. Czy to jest prostytutka, prawda? Czy to jest Alfons? Czy to jest... No nie wiem, kogo jeszcze można by było tu porównać. Wszystko jedno, kto by to nie był. Ważne, żeby wspierał demokrację bezpośrednią, bezprogową. Prawda? No przecież tu jest cały wachlarz, bo jesteście otwarci. Ale wy wszystko robicie dla Polski. Uważacie, że praktycznie rzecz biorąc, począwszy od prezydenta, rezydenta polskojęzycznego Andrzeja Dudy, można to z każdym zrobić, byleby było wsparcie demokracji bezpośredniej. Będzie, nie martwcie się, chłopaki, tylko nie tak szybko. Ja wytłumaczę za chwilę, dlaczego nie tak szybko. Tak? Boguś, Jurku, Ziębą, prawda? Nie trzeba tak szybko, nie można się spieszyć. Wy i tak gonicie, gonicie. Ja postaram się to zrobić tak, byście to zrozumieli. Zresztą wy, geniusze, razem doktorem Matyją, profesorem, jakbyście czegoś nie wiedzieli, to tylko prosto telefon albo SMS szybciutki i od razu będzie wytłumaczone, tak? No. Dobra, idziemy dalej. 13. Uuu, piękna cyfereczka. Ja nie widzę możliwości na dzisiejszy dzień, by robić programy na serio,
w sensie oczywiście przekazu, mówiąc o tonację, tak bym to określił, tonację, drodzy Państwo, no bo tematy zawsze muszą być poważne i staram się to zawsze robić, nie robię sobie kabaretu. Natomiast sama forma przekazu, niech to będzie tak jak teraz, prawda? Jeżeli uważacie, że to nie jest dobre, no to napiszcie. Ja się tym dobrze czuję. I uważam, że już jesteśmy na tym pułapie, że trzeba to w ten sposób traktować. Satyrystycznie. Trzynastka. Proszę uprzejmie. Przyniesie pecha? Zobaczymy za chwilę. Czy przyniesie pecha? Dla kogo to robię? Bo po co to ja wiem, to robię, tylko nie wiem, dla kogo ja to robię. Super, że to powiedziałeś. Dlatego, że nie mogę się przestać śmiać, ale bardzo serdecznie, muszę odejść na chwilę od tematu. Bardzo serdecznie witam. Czekajcie. Mogłeś. No ja bym to wiesz, no to najgorsze jest to, żebyśmy musieli robić każdą audycję. Tak, drodzy Państwo. Bardzo dobre pytanie, które podchwycił NASA. Wspaniały Jurek Dziembał. Dla kogo? Nie dlaczego, tylko dla kogo. Ale pierwsze było lepsze. Dlaczego? Bo wy nie robicie to tego dla kogo. Tu chodzi tylko i wyłącznie o profity, tak, od których tak się próbujecie odwrócić rzekomo przed widzami. Boguś, Jurku, powiedzcie mi tak szczerze, patrząc mi w oczy, czy wy kiedykolwiek coś zrobiliście bezinteresownie, ale szczerze, będę starał się to przemyśleć, tylko proszę o argumenty, bo jak do tej pory, to absolutnie nie jestem w stanie się przekonać do tej waszej pseudoszczerości. W tym temacie oczywiście. W tym temacie. I dlatego ten śmiech jest wyrazem tej waszej szczerości. Jeszcze raz powtarzam. Ponad wszystko. 20:30. Zapraszam Państwu. 20:30. O, jak pięknie. Najwięcej na wprowadzeniu demokracji bezpośredniej zyska młodzież polska, ale też najwięcej straci. I to był kanał, ten co tam miał 4,5 miliona subskrybentów, to był kanał... Drodzy Państwo, czy wy rozumiecie coś, co Jurek mówi? No bo niby nie z kręgu Morawieckiego, ale Morawieckiego, najwięcej zyska młodzież polska, ale i zarówno najwięcej straci. Jurku, no przecież nie posądzam cię o demencję, aczkolwiek już wiele razy się, że tak powiem, przejęzyczyłeś. Dobrze to określiłem dla ciebie. Zbyt delikatnie, prawda? Zbyt delikatnie. No ale wy nie macie żadnego w tym interesu. To mówisz, stary przyjacielu, że młodzież i najwięcej zyska, i najwięcej straci, no to w końcu co się stanie z tą młodzieżą? Bo ja nie mogę zrozumieć, czy się przytulić bardziej do strat, czy do zysków. Proszę zapytać doktora Matyję. Dobrze? Lubię te klimaty, drodzy Państwo, naprawdę. Tu się przynajmniej można rozluźnić. Coś nam się od życia należy, prawda? 29. Widzimy jaka. Za daleko. Ale jak dobrze. 29. Równiutko. Super. Nawet powiem wam szczerze, że internet nie najgorzej chodzi. Jak się nazywają? Założyli koło poselskie, w których programie tego koła jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej.
prawda? No, teraz jest tworzenie przez tych posłów, jest tworzenie nowej partii, ale to jest zupełnie inny temat. Mnie chodzi o coś innego. I co się dzieje teraz w obozie Konfederacji? Bo to mnie zastanawia i nie znam odpowiedzi. Otóż w obrębie samej Konfederacji, tam odszedł od Konfederacji pan Artur Dziambor, jeśli dobrze to rozumiem, i założył partię Wolnościowcy. I proszę popatrzcie, to jest Konfederacja. W skład tej Konfederacji wchodzą różne ugrupowania. Pan Artur Dziambor założył swoje, które się nazywa właśnie Wolnościowcy, i tam w jego programie jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej. To ja już tego teraz nie rozumiem. I jest częścią organizacji, jaką jest Konfederacja, która nie chce wprowadzić demokracji bezpośredniej za nic. Bo już dawno by to zrobili. Jurku, zaufasz mi, stary przyjacielu? Jurku Ziembon? No to ja ci to wytłumaczę. Tak samo jak Metzen założył swoje. Oni wszyscy zakładają coś tam swojego. Będąc w Konfederacji, jest to tak zwany wentyl bezpieczeństwa nad przyjacielu, stary. Tak, jakbyś nie wiedział. No wiesz, tam nie ma problemu, ponieważ manipulacja jest bardzo znana, jeśli chodzi o środowiska czosnkowe, a przypominam ci, Jurku, że na 11 członków 9 jest czosnkowy z tego klucza rasowego. Numer 1 jest twój przyjaciel, szczęść Boże, którego tutaj oczywiście postaramy się pięknie, znaczy ty pięknie wyreklamować się, pięknie, jak i również Koniuszego, szczęść Boże, czyli na sam koniec pokażemy, drodzy Państwo, wam, jak nasz wspaniały Jurek Ziembon dba o swoje przyszłe. Interesy. Chciałem coś innego powiedzieć. Czy wytłumaczyłem ci, Jurku, po części, a druga część jest jeszcze inna. Mianowicie, jeżeli nie rozumiesz, dlaczego Dziambor próbuje coś tam inaczej, to wiedz o tym, że te furtki muszą być wszystkie otwarte. One oczywiście, jak coś nie pójdzie, się szybciutko zamyka i o tym już potem nikt nie pamięta. Tak jest właśnie w tej bardaszanej polityce, jakbyś udawał, że nie wiesz, ale ty wiesz. No chyba, że ja się mylę, chyba, że coś innego jest. Uj, to by nie było dobrze z tobą. Ale pamiętaj, Jurku, Ziembon i Morkisz, że żeby nabrało to mocy, bardzo proszę sobie jeszcze raz przesłuchać to, co powiem teraz, a propos demokracji bezpośredniej, bezprogowej. Aby nabrało to mocy, drodzy Państwo, to musi troszkę potrwać, żeby ludzie w tym zmęczeniu sami poprosili. O to wam chodzi, prawda? No oczywiście, bo tak jak za szybko by to było, że tutaj Duda, o, on by się wstawił, on tutaj będzie za chwilę. I jakby się wstawił Kukiz, tu też, tak, bo on się wstawiał. No i oczywiście Dziambor przyjdzie jeszcze, ale to trzeba tak troszeczkę w napięciu przytrzymać, by to wartości nabrało, a nie tak szybciutko. Mamy czas, prawda, Jurku Ziembon? Oczywiście, że mamy czas. Od 89 roku mają czas. I co zostało z tej Polski, prawda? Ale się pytam, kto ten czas ma w zasadzie? Oni? Czy my? My go już nie mamy na pewno. Ale oni, drodzy Państwo, tak, karmią się naszą w swojej większości naiwnością. Wyjątkową. I tak to się rozgrywa. Tu możemy śmieć, że ta demokracja, być może, jak ludzie zwariują, to ją przyjmą. No właśnie, po to są te mechanizmy. To, co powiedziałem. Idziemy dalej. O. Napiszcie, czy warto robić tego typu rzeczy. Bo to nie chodzi o to, żebym tylko ja się bawił. Co my tu mamy? Jesteśmy na 30.
Super. 30. O, to bliziutko. To przelecimy tak. 33. O, bardzo lubię numer 33. Chyba się każdy domyśla. Dlaczego? Bo jest to... Ach, nie będę mówił. Dobrze. Zrobić, że demokracja bezpośrednia jest jedynym w tej chwili ratunkiem dla Polski, o czym pisze pan profesor Matyja cały czas. Że jest jedynym sprawdzonym modelem funkcjonowania społeczeństwa. Nie polityki, modelu funkcjonowania społeczeństwa. Jedynym na świecie sprawdzonym. Dlaczego? Dlatego, że jak Janka to nam obudziła nas, bo pewno byśmy usnęli, że we Szwajcarii. Doktor Matyja powiedział, jedynym niepodważalnym na świecie. Otóż króciutko powiem, co to jest demokracja bezpośrednia, bezprogowa. Otóż wir, narzędzie. Tym narzędziem są ludzie. Ja może tak wytłumaczę, bo oni tłumaczą przez tyle setek godzin i nikt nic nie rozumie. I bardzo dobrze, że nikt nie rozumie. Ja to wytłumaczę inaczej. Jest wir, czyli to narzędzie. Narzędzie są ludzie, drodzy Państwo. Powiedzcie mi, co prezentują z sobą w swojej większości ci ludzie? Pustkę. Tak delikatnie mówiąc, nie obrażają, prawda? Pustkę. A ci mądrzy, którzy tu absolutnie nie występują, oni tu nie wchodzą, ci mądrzy. Tu głównie wchodzą właśnie ci, co mają pustkę. No to najlepiej by było, by tą rolę systemu pod pełną kontrolą, nie miejmy tu złudzeń, bo liderzy zostają. Zresztą słyszycie, jak oni mówią, tych zwolenników, nieważne, nie patrzcie na nich, to nie ma znaczenia w ogóle, to jest Duda, czy Kukiz, czy taki, byleby ci ludzie zagłosowali od właśnie tych przywódców. Rzekomo nawrócą, czy przywrócą swoje mózgi i nagle zaczną funkcjonować, tak? Żeby dobrze decydować. No to takie jest mordomowanie, prawda? Jak tłumaczę. I na tych ludzi będą starać się przerzucić odpowiedzialność. Przypadek. No i cóż, jak myślicie? Jeżeli coś takiego się będzie działo, no to pójdą całkowicie po bandzie. Już nie będą mieli żadnych oporów. Dojdzie do całkowitej eksterminacji. I powiem wam otwarcie, ten system jakby wszedł faktycznie na te wszystkie kraje euroatlantyckie, to nie musieliby się denerwować. Eksterminacja by przebiegła samoistnie. Tak, przykładem jest Szwajcaria, tam gdzie mieszka nasz wielki geniusz, profesor Matyja. A mianowicie 65% ludzi zażądało odszkodowań. Dostali oczywiście w tej demokracji bezpośredniej, bezprogowej, dostali po przyjęciu. Po przyjęciu. Mały kraj, gdzie większość to konfidenci, to gdzie kapitał oto nie wiem ilu lat, nieważne, nawet podczas wojny, pierwszej i drugiej, był gromadzony tych właśnie korporacyjnych, wszystkie banki, tam to wszystko jest, było i będzie. Tak zwany kraj neutralny. Tylko jest pytanie, dla kogo, panie Ziambał, panie Morkisza, panie Matyja, dla kogo on jest neutralny? Tam nikt nie wchodzi, bo nikt nie ma prawa. A odpowiedzią jest fakt, że kto tym krajem rządzi. Ja dziękuję bardzo za takie przykłady, że w pewnym momencie grupa totalnych idiotów, a ja, przepraszam, nie grupa,
armia totalnych idiotów w tej demokracji bezpośredniej, będą tym wirem, sobie zagłosuje, że ja mam przyjąć formalinę. Ja nie będę mógł wtedy nic zrobić, bo przyjadą, założą mi, że tak powiem, kaftanik bezpieczeństwa, no i zrobią swoje, prawda? I nikt za to nie poniesie kary. Muszę się napić, naprawdę. Wasze zdrowie, chłopaki. Jesteście rewelacyjni. To jest właśnie ta demokracja bezpośrednia, bezprogowa, gdzie zrzuca się winę na społeczeństwo. I wtedy nie ma zmiłuj. Czy wy wiecie, dzisiaj demokracja bezpośrednia mogłaby mieć zastosowanie tylko w idealizmie. Dlatego cały czas mówię, że dyktatura w kierunku dobra. Tak jak to miało miejsce, drodzy Państwo, między innymi w Libii, nie będę poruszał tego kraju obok i jeszcze niedaleko. Proste? Proste. Ale za chwilkę też do tego wrócę. Drodzy przyjaciele, mówię teraz do tych wirtuozów. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie znów usłyszymy program o bezpośredniej demokracji bezprogowej, prawda? Bo wy już macie to we krwi. Tylko pytanie jest, kogo zmęczycie? Ludzi czy siebie? Idziemy dalej. Co my tu mamy? Godzina, drodzy Państwo, 37. O, za daleko. Już, to za maszysty się zrobiłem. 37. O, już jesteśmy bliziutko. Chyba dobrze. Tu się zaczęło kręcić. Okej, w porządku. Rewelacja. Który z innych polityków, a przecież zaproszenie na to spotkanie dostał pan Sławomir Mentzel, na którego tak liczyłem. Dostał pan Janusz Korwin-Mikke. No, nikt nie przyszedł. W ogóle. A wy będziecie mówić tylko o Konfederacji. Poważnie? Jesteście poważni? Mówiąc w ten sposób. A kiedy ja rozmawiałem z Konfederacją lata o tym, to powiem wam tak. Konfederacja zna to wszystko od podszewki. Oni wiedzą doskonale o demokracji bezpośredniej. Dlaczego z ich ust nie pada to, że trzeba wprowadzić demokrację bezpośrednią w Polsce, a wy będziecie krzyczeć tylko Konfederacja. Poważnie? No to równie dobrze głosujcie na PiS. Nie ma różnicy. No ale będziesz popierał oczywiście, byleby padło słowo. Demokracja bezpośrednia na wspaniały Jurku Ziembaum. Otóż, jeszcze raz powtarzam, jeszcze raz przypominam. Jeżeli będzie bardzo źle, jeszcze bardziej, to ciężko sobie wyobrazić, no to w przypływie tego dobra dla społeczeństwa prowadzą tą demokrację bezpośrednią, prawda? Wtedy będzie czas, by się ludzie zachłysnęli. Tylko jeszcze raz zwracam uwagę. Jacy ludzie? Ile osób jest myślących? No to macie odpowiedź. My będziemy wtedy uzależnieni od motłochu. No niestety, przykro mi jest powiedzieć, ale dzisiaj mamy w swojej większości motłoch. A pan Ziembaum z panem Matyją Mirosławem, profesorem, przypominam, że są za granicą. Wam nic nie będzie gruziło, chłopaczki, prawda? Ale ty, Bogusiu, zdążysz? Ja cię zaręczam. Tam lojalności u was nie ma, chłopaki. Bo nie ma prawa być. Więc jak myślisz? Co się z tobą stanie? Demokracja bezpośrednia, bezprogowa. Zastosujesz ją na sobie.
I ktoś za ciebie zadecyduje. Bez żadnej odpowiedzialności. Bo tu decydują łotry, gangsterzy oczywiście, prawda? Ale mimo wszystko, w jakimś tam minimalnym stopniu liczą się, że za daleko też nie można, bo jak już, no to może. Odpowiedzialność wtedy ruszy. A tu, mój drogi, ty zostaniesz. No i co? Do kogo będą mieli pretensje? Widzisz? Ty poniesiesz razem z tym motłochem, chłopie, te plony. Oj, nie będzie ci do śmiechu wówczas. Nie będzie. Idziemy dalej. ...37 było? A co tak szybko? 38-30. To bliziutko. To inteligentnym człowiekiem, to nie ulega wątpliwości. Zdajcie sobie sprawę z tego, zaraz wam to uzasadnię, że gdyby pan Grzegorz Braun ze swoją medialną widzialnością, którą robi perfekcyjnie, naprawdę, to trzeba uczyć ludzi, jak być widocznym w mediach. Przepraszam najmocniej, tu jest coś, co jest najważniejsze. Zwróćcie uwagę, jak podniecony jest nasz Jurek Ziembaum. Jak ja już mówiłem dużo wcześniej, że to wszystko się kręci przy odnogach Szczęść Boże, to niektórzy pukali się w głowę. Otóż ta osoba jest numer jeden. I przy niej Jurek Zięba. Przy jego fortunie twoja wyrośnie, prawda, Jurku? Ale ty, Boguś, nie idź na zbyt wiele. Tobie jakieś tam ochłapy może spadną, jak chłopaki, rozumiesz, będą zwiewać. Bo w trakcie wątpię, bardzo wątpię. A tak szczerze mówiąc, myślę, że zostaniesz nawet bez portek w pewnym momencie. Tak, Bogusiu, bez portek. Ale będziesz miał wtedy, proszę ciebie, tak zwaną pozycję ciągle telewizyjną. Nie będziesz stawał od stołu. Dobrze mówię? To jest tak zwana pozycja telewizyjna. Niektórym się zapomina założyć spodni. No i potrafią na chwilkę się podnieść, bo coś tam potrzeba. Się okazuje, że tutaj akurat zapomnieli założyć. Ty po prostu już nie będziesz miał co założyć. Jak tak dalej będziesz, rozumiesz, kozakował, chłopie. Idziemy dalej. Pyk. A, no tak, kontynuujemy. Zwróćcie na to uwagę, ja tu cofnę. Bo warto cofnąć. Ze swoją medialną widzialnością, inteligentnym człowiekiem. To nie jeden coś robi. Poważnie? A co? Jak choinkę przewrócił ostatnio LGBT. No więc tak, pan Grzegorz Braun jest bardzo inteligentnym człowiekiem. To nie ulega wątpliwości. Zdajcie sobie sprawę z tego, zaraz wam to uzasadnię, że gdyby pan Grzegorz Braun ze swoją medialną widzialnością, którą robi perfekcyjnie, naprawdę, to trzeba uczyć ludzi, jak być widocznym w mediach, nie? Gdyby pan Grzegorz Braun powiedział tak: szanowni państwo, w programie Konfederacji nie mamy demokracji bezpośredniej. Zginiemy jak myszy kościelne, jeśli demokracji bezpośredniej nie wprowadzimy. W związku z tym ja proponuję do programu, bo to taki inaczej z trybuny sejmowej wykrzyczeć może, ale nic to nie da. Do programu Konfederacji koniecznie trzeba wprowadzić demokrację bezpośrednią, czyli w programie Konfederacji chciałbym mieć wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce. Drodzy państwo, gdyby coś takiego zrobiła taka osoba o takiej widzialności, o takim zaufaniu społecznym w wielu przypadkach, to powiem wam tak, mamy demokrację bezpośrednią w Polsce. Spoko. Teraz powiem. O takim zaufaniu społecznym to było. Mach, ekwizytencja, drodzy państwo, tej pikanterii. Jurku,
Twoja lojalność w stosunku do szczęść Boże jest zaskakująca. Twoja fortuna faktycznie może wyrosnąć przy niej, ale ja ci mówię, nie uda się to. Żyj sobie złudzeniami, bezinteresowny człowieku. Lepiej zaprezentować, zareklamować, nikogo nie można. Słuchajcie, to co mówiłem zawsze, od dłuższego czasu, że na arenie narodowej numer jeden, tym wentylem rozbijackim jest ta. Szczęść Boże, to tutaj nasz wspaniały Jurek Zięba faktycznie w pewnym stopniu to podkreślił, prawda? Bo nigdy się nie robi tego typu reklamy bezpodstawnie, drodzy Państwo. Te rzeczy występują wówczas, kiedy w pewnym momencie przyjdzie triumf. W ich mózgach oczywiście oni tak uważają, że tu oczywiście nasz wspaniały Szczęść Boże, on już ma pałeczkę w ręku, ale jeszcze nie podniósł jej do góry. Jako Neron, jako ten krzyżak posoborowy. Tak, na to liczą. Wtedy będzie ogłoszone przyjęcie koronacji demokracji bezpośredniej, bezprogowej. Ale oczywiście ta koronacja będzie zaakcentowana Szczęść Boże. I na koniec również. Więc ja się pytam siebie, Jurku Zięba i Morkiszu, może razem z Matyją, kiedy powiecie swojemu Panu: Bóg zlitował się nad Polską i zesłał nam Brauna. No teraz na was kolej. A później udacie się do Moniki Jaruzelskiej na dywanik i sobie pogadacie. Tak, tak. Przypominam, Monika Jaruzelska, jej ojcem chrzestnym był Jerzy Urban. Tam wszyscy przyszli już. Ci, którzy mieli, prawda? Ty sobie zasłużycie, chłopaki. Ten barokowy język, drodzy Państwo, prawda? Słuchajcie, Grzegorz Braun prowadzi dyskusję schematowo. Zwróćcie uwagę, ciągle to samo mówi. Wyuczył się tego i ta narracja się praktycznie nie zmienia. Ludziom właśnie tego typu osoby jak Jerzy Zięba i inni oczywiście z Konfederacji, oprócz tego miłośnicy, robią taką reklamę, że on to jest po prostu wirtuos, to jest trybun ludu, jaki on jest inteligentny, ten język barokowy, jeszcze raz powtarzam, no po prostu sygnalizują, nie zbliżać się do niego. Bo nie macie szans. To taki to jest, słuchajcie, mózg. No Einstein, bo tak określają oczywiście. Ja mówiłem już, co to znaczy Einstein. Złodziej patentów. Ale tak to niestety tutaj to nazewnictwo kursuje. Natomiast zaręczam wszystkich, że wystarczyłoby kilka pytań i pan, Szczęść Boże, by był pozamiatany. Bez żadnego problemu. Sławek Zakrzewski, przypominam, 8 lat temu to zrobił. 3 pytania. Stosunek do Rosji, stosunek do masonerii i stosunek do lichwy. Nerwy stąpiły tego wielkiego wirtuoza. No i cóż, odkruł się jak małe dziecko. Ale on nie będzie robił za Bielbłąda. No pytanie jest tylko, jednogarbowego czy dwugarbowego? Panie Grzegorzu! To w ogóle jakieś nieporozumienie, drodzy Państwo. Gdzie my jesteśmy? O! Okej, okay. Proszę bardzo. Super. Bardzo dobrze. 44:15. Myślę, że nikomu nie przeszkadza to, że robię akurat to w trakcie, ale słuchajcie, jest to szybciej, ja poza tym ja zawsze coś tam powiem, prawda? A tak to by to trwało mimo wszystko co najmniej o te 30%, chyba dłużej, ale zresztą nieważne.
Na jedno wychodzi, można powiedzieć. Nie, na jedno wychodzi, bo w międzyczasie ja zawsze coś tam powiem. O! Proszę bardzo. Rewelacja. I dlatego te najważniejsze dla państwa decyzje są podejmowane przez społeczeństwo dla społeczeństwa. I wtedy pan Grzegorz, no muszę powiedzieć, wybuchł, ale w taki sposób, że powiedział do mnie, to ja koniecznie chcę z panem profesorem Matyją rozmawiać. Koniecznie. No, jakaś tam gwiazdka się nadziei u mnie zasieciła. I ja mówię, ale kiedy pan chce z nim rozmawiać? A on mówi jutro, bo to już się zbliżała północ wtedy. On mówi jutro. I ja mówię, ale panie Grzegorzu, profesor Matyja mieszka w Szwajcarii. To nic, ja chcę z nim jutro rozmawiać przez Skype, przez Zoom, cokolwiek. Chcę jutro z nim rozmawiać. No mówię, dobrze. Zakończyliśmy spotkanie, naprawdę fajne, bo nie ma tu co tam narzekać. Naprawdę wspaniałe, pożegnaliśmy się, to już była gdzieś godzina w pół do pierwszej nad ranem. No chyba wystarczy, prawda, już tego słudzenia, lukrowania. Jurku Zięba! No dajcie spokój już tym, naprawdę ile można. Oj, można. I jeszcze będzie więcej tego, zobaczycie. Będą to robili faktycznie do zmęczenia. Jeszcze raz powtarzam. Pytanie czyjego? Samych siebie? Czy was, którzy wchodzicie? Bo jak ja zobaczyłem, akurat, bo bardzo długo nie oglądałem tego, natomiast akurat wczoraj zobaczyłem ze względu na tego wirtuoza, no to słuchajcie, dużo ludzi robi wpisy, którzy oglądają to za każdym razem. Jak można zrozumieć coś, co jest nielogiczne? No przedstawiam to w sposób logiczny akurat. Jak można to zrozumieć? Drodzy Państwo, ja wam powiem jedną rzecz. Podpieranie się kilkoma, nie wiem, nadaniami naukowymi doktora Matyi, to ja się pytam, a kto mu to nadał? Pierwsze pytanie. Przecież dzisiaj, w tej sytuacji akademickiej, drodzy Państwo, ludzie im więcej mają tytułów, tym bardziej są systemowi. No przecież kto to nadaje? No ale przecież doktor Matyja, profesor zwyczajny, nadzwyczajny, bezprogowy, nadprogowy. I na tym właśnie to polega to rolowanie społeczeństwa. Poprzez formę zmęczenia. Czy myślicie, że co? Że to gadanie. Z kim, chłopie? Jak ty byś był człowiekiem, jeden z drugim i z trzecim, o uczciwych intencjach, to przepraszam, to wy byście próbowali mieszać za przeproszeniem w gównie? Przecież ten system, który tu istnieje polskojęzyczny, to są śrubokręciki. Ludzie kochani, to on o tym nie wie? Jeden z drugim i z trzecim? Przecież doktor Matyja jest podobno znajomym prezydenta Szwajcarii. No i teraz można było sobie zadać pytanie, kto ma być tego dumny? Doktor Matyja czy prezydent Szwajcarii? To jest kabaret. Każdy z nich dobrze wie, że rozmowa ze śrubokręcikami sterowanymi przez ten system to tak, jakby wołać na puszczy, drodzy Państwo. I tylko widzimy tą grecką maskę w rozpaczy. Ale przez kogo zaprezentowaną? Przez te społeczeństwo, które cały czas daje się nabierać. A oni sobie jaja robią. Czy ja niezbyt klarownie to mówię? No będę mówił językiem ziambą. No drodzy Państwo, czego wy nie rozumiecie? Naprawdę? Czy wy rozumiecie bardziej mnie, czy doktora, przepraszam, czy pana Ziębę?
Tak na marginesie, napiszcie mi, kogo wy bardziej rozumiecie. Idziemy dalej. Tu mamy... A, super. Bardzo dobrze. Którą mamy? 45. No, do godziny powinniśmy się zmieścić bez problemu. Dlatego nie było sensu robić czego innego. Bo faktycznie mieszanie tego tematu z czymkolwiek mija się z sensem. O, jak ładnie mi wyskoczyło, aż nie wierzę. Ładnie, proszę uprzejmie. Wiesz, ja jestem absolutnie za tym, żeby wybudować im pierwszej klasy taki pięciogwiazdkowy hotel posłom, ale nie byle jaki. I teraz... Przepraszam najmocniej. Ale nie byle jakim ten hotel, tak? Bo tam rzekomo było mówione, że oni mają takie straszne warunki. Na Podkarpaciu mieli lepsze. Prawda? No, nie ma się to dziwić. No, tam full serwis był. Full serwis. A myślicie, że co, nie ma kontynuacji? No, przeniesie się gdzie indziej. Prawdopodobnie. I tu. Nie dla byle jakich. To znaczy, jakich, panie Jurku Ziębał, my mamy normalnych posłów. No chyba dla pana Mariana Banasia by pan nie zaproponował, żeby zrobić hotel luksusowy, bo jemu się należy. I jemu się należy wsparcie. Nie słyszałem, żebyście cokolwiek na ten temat powiedzieli, chłopaki. No właśnie. O księdzu Woźnickim to już nie mówię, żebyście cokolwiek wy akurat ze swoimi poglądami alpejsko bym powiedział księżycowymi cokolwiek w tym temacie poruszyli. Ale wy mówicie o wartościach, tak? Że wy dla Polski pracujecie. Ja się pytam, kim byli wasi przodkowie? Pamiętacie? To ja wam powiem. Jeżeli byli Polakami, to z pewnością chrześcijanie i szli za sercem Chrystusa. A wy to bezcześcicie, no ale nieważne. Znaczy ważne, ale nieważne. No bo tak mówię jak Jurek Zięba. Ważne, ale nieważne. Trzeba pośrodkować. A właśnie. I teraz... Ja miałem wielką nadzieję i ja to mówiłem publicznie, że demokrację bezpośrednią może wprowadzić pan Jarosław Kaczyński. Mówiłem o tym publicznie. Dlaczego? Bo ma większość. Mnie nie obchodzi, czy pan Kaczyński ma buty takie, czy siakie, czy zawiązane, czy niezawiązane. W ogóle mnie to nie interesuje. Interesuje mnie to, że ma większość. Z tego między innymi powodu Paweł Kukiz zaczął współpracę z PiS-em. Dlaczego? Bo jeśli Paweł, Jarek, oni wymyślili wspaniałe ustawy, naprawdę super ustawy mają przygotowane, bo to koło poselskie Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia, ale jest ich trzech. Nie będziemy tego słuchać, dlatego że ten temat mamy już omówiony. Paweł Kukiz powiedział prosto, jeżeli pewnych rzeczy się dopuści, ja wiecie jakich, już nie będę przypominał, proszę mnie nazywać szmatą. To są jego słowa. On się dopuścił wielu złych rzeczy, o których ja już wcześniej mówiłem. No i cóż, tam by trzeba było powiedzieć potrójna szmata. Ale poza podziałami, drodzy Państwo, że ja powtarzam. Ludzie w systemie, śrubokręciki, którzy robią tak zwany teatralny mętlik przed puszczą, są przez Jurka Zięba i Morkisza postrzegani jako partnerzy do dyskusji i do realizacji swoich marzeń. Przecież to jest, słuchajcie, coś nieprawdopodobnego.
prawda? Ja już nawet nie wiem, jak to, do czego to porównać. O. Do czego to porównać? To tak jak ja bym przykładowo wpuścił świadomie do własnego domu złodzieja, sprawnego złodzieja, drodzy Państwo, i sobie bym wyszedł i powiedział, słuchaj, ja będę tak za godzinę, dwie. Na co mógłbym liczyć? No powiedzcie, na co ja bym mógł liczyć, jakbym przyszedł? Panie Ziembao, panie Morkisza, na co wy moglibyście liczyć? To jest bardzo dobry przykład. Na co wy w ogóle liczycie? To są śrubokręciki, słupiczki, drodzy Państwo, tak mówię do Was. A uzależniacie pewne kwestie poprzez demokrację bezpośrednią, by ewentualnie ją wdrożyć przez takie osoby, które nie mają nic do powiedzenia, czekają tylko na dyrektywy, a wy udajecie, że tego nie wiecie. Aczkolwiek wy służycie, jeszcze raz powtarzam, tylko i wyłącznie po to w tym momencie, by zrobić przygotowanie i by zrobić zachętę. Musi być ten opór. To tak jak głodnemu, drodzy Państwo, by pokazywali, albo jeszcze inaczej, dziecku głodnemu, pokazywaliby ciastko, które najbardziej lubi. No to słuchajcie, jak będą go tak drażnić, prawda, to on w pewnym momencie, jak już dorwie to ciastko, to jej połknie. I o to wam chyba, chłopcy, chodzi, co? Nie powiecie mi. Ech, Boże, miernoty. Idziemy dalej. Miernoty jesteście, no. Myślałem, że was stać na coś lepszego. Że będziecie w stanie przemyśleć te swoje działania poprzez tyle godzin, by tych ludzi jakoś w inny sposób, bardziej inteligentny, zmanipulować. Albo jesteście miernoty. Nie liczcie na to, że wasza fortuna przy Radziwile pójdzie do góry. Proszę bardzo. 11. Równiusieńko. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Andrzej Duda przed wyborami, tymi drugimi, zwrócił się o stworzenie zespołu doradczego do spraw demokracji bezpośredniej, zespołu przy kancelarii prezydenta. No to teraz się nas pyta, to dlaczego prezydent Polski zwrócił się z tym do Kukiz 15. Widzicie? A więc idea demokracji bezpośredniej nie jest prezydentowi Polski obca. On się już wtedy zwrócił do Kukiz 15. Dlaczego się nie zwrócił do Konfederacji? To powiem ci, Jurku, jak zwykle, bo przecież no, udajesz, że nie wiesz. Dlaczego się nie zwrócił do Konfederacji? Bo to bez znaczenia, do kogo by się zwrócił. Rozumiesz teraz? Jeszcze raz powtarzam. To, co ty próbujesz zrobić, Jurku Ziembao, Morkiszę, jest to próba udowodnienia ludziom, że tam są jakieś segregatory w tym naczyniu połączonym. Nie ma żadnych segregatorów. Wszystko jest połączone. I to bez względu, ważne, żeby poszło w eter, by było słychać, tak? By ewentualnie w pewnym momencie można by było to pik wyciągnąć. I ludzie znów będą jeszcze bardziej zniewoleni, a to już będzie końcówka. Najgorsze jest to, że to będzie naprawdę koniec dla uczciwych, myślących, porządnych ludzi. To jest najgorsze, bo my jeszcze świadomi możemy z tym walczyć, tak jak z tymi formalinami, drodzy Państwo, prawda? Bo
Nie ma tak, jako takiego przymusu. Jest, ale jak to się mówi, no kto faktycznie nie chciał, to nie wziął. On stracił robotę, okej. Potem tam się można by było coś odwoływać, ale nie przyjął. A w tym przypadku, jeszcze raz przypominam, pójdą kaftanik i finito. Nie będzie możliwości odwetu jakiegokolwiek, tylko czekanie, bo ci świadomi wiedzą, co to jest. Nawet nie będzie dla kogo testamentu zrobić. Rozumiecie? To jest coś niesamowitego. Ja muszę o tym mówić, bo to jest... Oni próbują zrzucić odpowiedzialność, drodzy Państwo, żeby w trakcie, póki jeszcze... A właściwie inaczej powiem. Próbują tą odpowiedzialność rzucić, by wykorzystać ten wir do eksterminacji. Zwyczajnie eksterminacji. Sami się między sobą po prostu zeżrą w tej głupocie. I o to im chodzi. Jeżeli poszły pewne rzeczy i już się coraz częściej mówi, to te występy tych dwóch nie są na darmo. Jest to cały czas etap przygotowujący was, drodzy Państwo. Po to, by apetytu nabrać na to. Po to to robią. Cały czas. Oj tak, zobaczcie, jak jest źle, jest coraz gorzej. Och, jak tą przyprawę się tutaj elegancko próbuje faktycznie dopełnić. Tak. Próbują dopełnić miernoty. Czy myślicie, że oni by to robili? Tyle godzin? Nie. Nie robiliby. Gdyby nie wiedzieli, że faktycznie poprzez ciągłe męczenie ludzi mogą uzyskać ten rezultat. Znaczy nie. Nie oni. Że będą w stanie uzyskać ten rezultat dla systemu. System będzie udawał, że on się delikatnie broni. A już, pyk, widzicie, sami o tym mówią. To jest tak prymitywne, że aż jestem zdziwiony, aczkolwiek nie. Bo jednak, mimo wszystko patrząc globalnie, to większość ludzi ignoruje to totalnie. I mam nadzieję, że ten mój przekaz pójdzie dalej. Bo nie wiem, czy ktokolwiek jest obecnie, który to wytłumaczy tak jak należy. Czyli po swojemu, po naszemu, drodzy Państwo. A nie po czosnkowemu. A nie po czosnkowemu. Okej. 14. Już bym chciał zakończyć, powiem wam otwarcie. Udział ładnie. No, nawet nie najgorszy ten system. I co? Nikt nie chce się pod tą ustawą podpisać. Dlaczego? Bo są złodziejami i kradną wszystko, a ta ustawa by to zatrzymała. I dzisiaj, w dzisiejszym czasie, kiedy my mówimy o tym korycie i tak dalej, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia, stworzył ustawę, która to koryto im zabiera. To dobrze zrobił Paweł Kukiz, czy źle? No widzicie, trzeba No i teraz znów ci, Jurku Ziemba, zrobię kontrę. Bardzo prostą. A przepraszam, jeszcze kawałeczek. Szczegóły, bo diabeł tkwi w szczegółach. I gdyby teraz, tak jak powiedziałem, zakładając, że zmieniliśmy sobie w tych trzech punktach polską konstytucję, to my, to taki Paweł Kukiz już się nie musi nikogo pytać, żadnych Kaczyńskich, żadnych, nikogo. Dlaczego? Dlatego, że wtedy na przykład koło poselskie, dlatego się chwilę zapachałem, koło poselskie mówi, słuchajcie, mamy ustawę, która zatrzyma niesamowitą korupcję, złodziejstwo, jakie w tej chwili nie jest niewyobrażalne. Dopiero ja się dowiedziałem, jak kradną. Dopiero wtedy. To jest nie do wyobrażenia. I wtedy takie koło poselskie mówi, tu mamy taką ustawę,
żeby zatrzymać złodziejstwo, kradzieże, tą finansową prostytucję i tak dalej. I my teraz musimy to jako inicjatywa, tłumacząc polskiemu narodowi, po co to robimy. Efektem takiej inicjatywy, zgodnie z zasadami demokracji bezpośredniej, jest obowiązkowe rozpisanie referendum. I jak Polacy powiedzieliby w tym referendum, tak, taką ustawę chcemy, to żeby skały się tam połamały, to ta ustawa będzie wprowadzona. To daje. No otóż to, będzie prowadzona. Słyszeliście, prawda? Będzie prowadzona. I żeby skały, tak Juruś, masz rację, żeby skały. No i widzisz, mój drogi. I otóż to, póki nie ma tego, to oni mogą liczyć na odweta. A tu nie będzie odwetu. Mało tego, tu było powiedziane, drodzy Państwo, jeśli chodzi o te złodziejstwa, krętactwa i tak dalej. Niebotyczne są od 1989 roku. Oczywiście, bo Jurek Ziembaum twierdzi, że łatwiej jest przekupić kilku polityków niż cały naród. Już nie będę tego puszczał. Tu jest to powiedziane, możecie sobie przejrzeć. No to ja nawiązuję ci do tego. Narodu polskiego dzisiaj w swojej większości nawet nie trzeba przekupywać, bo ich się załatwia obietnicami. Tak, milion obietnic i głosują na takich. A później się okazuje, że w kieszeni coraz mniej. 500+, to ja wam powiem, te 500+, przy tym co oni wykombinowali, to ludzie mają straty dwa razy więcej. Po odliczeniu oczywiście tego 500+. Więc tylko obietnicami się załatwia. A ty, Jurku Ziembaum, twierdzisz, że łatwiej jest przekupić kilku posłów niż cały naród. I ci, którzy dają się rolować poprzez obietnice, nawet nie pieniądze, mają decydować o losie ludzi normalnych. No ale to ty dobrze wiesz, o co chodzi. Dobra, idziemy dalej, drodzy Państwo, bo... Z jakimi ludźmi to... W ogóle każdy tam... Mówisz tutaj o prostytucji finansowej? Nieważne kto. Nieważne, czy to Alfons, czy prostytutka męska, czy żeńska. Ponad podziałami. I idziemy dalej. Byleby była demokracja. Tylko tyle. Tu mamy tak. Okej. Okay. Aha. Praktycznie rzecz biorąc, drodzy Państwo, końcóweczka i bardzo dobrze. Tak sam raz. Damy tutaj naszego wspaniałego. O, jak świetnie. Ułana. I potem powrócimy do tych dwóch wątków, by zakończyć. Moim zdaniem też niewłaściwy, ale on jest więźniem politycznym według mnie. Chodzi o to, że ja Wojtkowi spokojnie wytłumaczyłem o tym wszystkim i Wojtek to przyjął. Wojtek, przepraszam bardzo, jeżeli nie jest więźniem politycznym, to co masz na myśli, Jurku Ziembaum? Ja ci powiem otwarcie. Nie jeden by chciał być teraz na miejscu Ułana. Poprzednio, jak rzekomo, był zamknięty razem z Osadowskim, to wyszli wypoczęci, byli nie dość, że wypoczęci, to po zabiegach, łącznie z ząbkami, uśmiech amerykański. Przypominacie sobie? Przecież Olszański nie w pierwszej młodości, więc te ząbki, wiadomo, troszkę przyżółkły. A tu? Światło można było zgasić.
I dalej było jasno. A Osadowski, to te swoje ząbki raz, że nie miał wielu, to jeszcze śrubokrętem powkręcane. Tak się mówi, takie krzywe. Ale on, proszę bardzo, wystawił się prosto do brania. Jak on się szczerzył, nigdy tego nie robił. Przyjdzie moment, kiedy przyznacie mi rację. Trudno. Poczekamy. Poczekamy. I Wojtek to przyjął. Wojtek Olszański jest bardzo inteligentną osobą. Głupi nie jest. Natomiast po... Głupi nie jest. No pewno, że nie jest głupi, bo przyjął propozycję. Ale to nie ma znaczenia. On poczeka, kiedy szczęść Boże pozwoli mu przytaknąć. Na razie jest odstawiony w zamrażalce. To nie jest pora. No ale jak tutaj na wspaniały Jurek Zięba twierdzi, że nie wie, czy on siedzi, czy nie siedzi, bo tam też taka była mowa, już bez tego udawania. Potem, już jak Wojtek był w więzieniu, to potem dalsze postępowania kamratów no, były takie, że no, ja nie... Już nie chcę powiedzieć, że nie mogłem powstrzymać. Dobrze, już wystarczy. A teraz zakończenie, moi kochani, bo to mi się wyjątkowo podobało. Zrobimy tym miłym akcentem. Oj, spokojnie. No, to pani Ania, taka Ania właśnie, ja często mówię, można być kompletnym kretynem, tylko po co to robić publicznie? No, nie zachodzi taka potrzeba. My mówimy o tym, że... Jurku, a czy ty byś mógł sobie to pytanie zadać do samego siebie? Bo wiesz, są pewne rzeczy, które się powtarza już tyle czasu, tyle godzin. I to mało osób ci na to zwracało uwagę? Myślę, że to pytanie właśnie powinieneś sobie zadać. Nie tylko do siebie, ale i również do twojego kolegi. Bogusia. Niestety. Taka jest prawda. A na końcu puścimy ten twój pusty, bezmyślny i prostacki śmiech. Razem oczywiście z twoim koniuszym. No bo każdy ma swojego. Szczęść Boże. Ma Ułana, a ty masz Morkisza. Z jego wystąpienia. Słuchajcie, jeszcze taka rzecz. Czy naprawdę polski naród wybiera na potęgę takich, przepraszam za wyrażenie, polityków, ponieważ kocha kretynów, ponieważ kocha idiotów? Wiecie, co to... Przepraszam, najmocniej przesunęło, a to co? Muszę nie powiedzieć. Dostaję informację i co im zrobisz? Nic. I teraz, jak by to powiedzieć, żeby te znowu, tylko Tusk, tylko Tusk. Dostaję informację. No. Jak by to powiedzieć, żeby dużo nie powiedzieć. Dostaję informację z kręgów Morawieckiego. No nie mogę więcej powiedzieć, ale proszę wierzcie mi, z kręgów Morawieckiego, gdzie tam, w kręgach Morawieckiego, czekają na Tuska. No, a słyszałem, nie zostało. Nie to chciałem akurat, ale nie szkodzi. To też było ważne, żeby przypomnieć. Stracą ogromną część tych wpływów. Zrozumcie to, co dzieje się po wprowadzeniu demokracji bezpośredniej. Łatwiej jest im przekupić kilku polityków, aniżeli całe społeczeństwo. Poprzez media można również łatwiej manipulować.
tą małą grupą polityków, aniżeli całym narodem. I słuchajcie, i dlaczego jeszcze nie ma tak naprawdę tej demokracji bezpośredniej? Wiecie dlaczego? Dlatego, że naród, my nigdy sobie tego nie zażyczyliśmy. Na tym polega problem. O właśnie, to też ominąłem. Dobrze, że to przypomniałem, drodzy Państwo, bo to o tym mówiłem, ale żeby było zweryfikowane poprzez przekaz bezpośredni, zwyczajnie, prawda? Jeżeli nie znajdę tamtego, to nie szkodzi, nie będziemy się za bardzo przejmować. O, powinno być tutaj. Ludzie biegają po tych ezoterycznych, zbiornych słuchaj kanałach. Słuchają spokojnie, tych... Bogu, spokojnie. I komentują. No, to pani Ania, ja, taka Ania właśnie, ja często mówię, można być kompletnym kretynem, tylko po co to robić publicznie? No, nie zachodzi taka potrzeba. My mówimy o tym, że jest rozwiązanie, mamy dokładny przepis na to rozwiązanie. Wasz przepis my znamy i nie chcemy go więcej słuchać. Nie znalazłem tego śmiechu, nieważne. To nie jest takie istotne. Ale mogę wam zrobić imitację. Na sam koniec. Jak tak można? No, dajcie spokój, to kretyni! I tym miłym akcentem. Życzę wszystkiego najlepszego. Do następnego razu. No nie powiem wam z Panem Bogiem. Bo wy macie nie po drodze, prawda? Wszystkiego dobrego.